Hej, witam w kolejnym odcinku VR z Finalem. Witajcie w mojej kanciapie. Stwierdziłem, że wam pokażę, w jaki sposób się gra w gry VR. Tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy headset, tutaj mamy kamerki, które patrzą i monitorują wszystko. Gry na dyskietkach. Idealnie. Pomyślałem, że pokażę wam dzisiaj grę od polskich twórców. Gra się nazywa Superhot. Gra na początku była stworzona, pierwsza wersja była stworzona na Game Jam. Był taki, powiedzmy, prosty prototyp. Koncept się na tyle spodobał, że na bazie tego hype'u, który się stworzył wtedy, twórcy stworzyli Kickstartera i wydali grę pełną, Superhot. Później, gdy Oculus wchodził z swoim VR-em, ta gra również wyszła na VR-a. Jest to bardzo fajna adaptacja pod VR-a. Gra została kompletnie przemodelowana, mechanika została zmieniona i bardzo lubię tą grę na VR. Jest fajnie zrobiona. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Superhot, to gra, w której czas porusza się razem z nami. Jeżeli stoimy w miejscu, to czas zwalnia, a w momencie, kiedy zaczynamy wykonywać ruchy, to gra przyspiesza, czas przyspiesza. No, to na początku zagramy sobie parę poziomów z kampanii Superhot, a później wezmę jeden z poziomów Endless i zobaczę, jakie rekordy uda mi się tam nabić, o ile jakiekolwiek rekordy uda mi się tam nabić. No to, żeby włączyć grę, oczywiście, no, trzeba zwyczajnie wsadzić dyskietkę w postaci dysków. Program się wczytuje, zakładamy headset, przenosimy się do wirtualnej rzeczywistości i wybieramy sobie poziom. Wszystkie poziomy są już odblokowane, bo grę przeszedłem. Gra Superhot sama w sobie była dosyć krótką grą. Od VR nie oczekujcie niczego więcej. Ta gra jest również dosyć krótka, ale można do niej wracać i polecam. Gra jest naprawdę fajna. Żeby zacząć poziom, musimy chwycić przedmiot, który gra nam pokazuje. Chwytam przedmiot i... Jak widzicie, jak się nie ruszam, to postać stoi. Tutaj mam broń. Tego użyjemy jako naszej tarczy. I zabijemy przeciwnika. Musimy się rozglądać, gdzie są pozostali przeciwnicy. Samo rozglądanie też powoduje, że jednak ten czas trochę leci. Więc... trzeba się rozglądać sprawnie. Po zabiciu przeciwników w naszym obrębie pojawia się nam taki sześcian i on przenosi nas na kolejną część tego poziomu. Przeciwnikom... Wow! Można zabierać broń. I wręcz trzeba to robić. Okej, tutaj mamy rzucajki. Mam nadzieję, że którąś trafię przeciwnika. Bardzo nie wiem to rzucanie tym. Ale dużo lepiej idzie mi strzelanie. W momencie przenoszenia się na kolejne poziomy. Kolejne etapy poziomu. Nasza broń jest schowana. Spójrz w dół.
Wow. Spadanie w jarze nigdy nie jest przyjemne. Ciężko się do to przyzwyczaić. No dobra, gdzie dalej? Może samolot? Może samolot? Tutaj mam broń białą. Jak widać, siekierka. Tutaj mamy noże. Gra dosyć często wymaga od nas, żebyśmy się chowali za osłonami. W taki sposób zabijali wrogów. Więc... Nie wykonuje się dużo ruchów w tej grze, ale jednak trochę gibkości nie zaszkodzi. Super hot. Super hot. Mamy klasyczne super hot. Super hot. No dobra, to może Desperado. Pantofelek. Tutaj mamy sytuację, w której mamy tylko jednego przeciwnika, którego możemy zabić. A przed resztą przeciwników, przed ich strzałami musimy uciekać. Nie wiem, czy twórcy to wyobrazili, że będziemy tańczyć na tym. Sprawiać pool dancing czy co, ale... Coś mnie zabiło, ale... ciężko powiedzieć co, to było dziwne. Ale dobra. Jak próbuję zabrać broń przeciwnikowi, automatycznie ginę. Nie wiem, czy dlatego, bo jest zbyt blisko mnie. Przyznam, że coś jest tu nie tak. Idziemy dalej. Ajajaj. I znowu zaczynam. Jeszcze raz. Zabieram broń. Ajajaj.
skupiłem się na jednym rogu. A. Omijanie kul nawet jakoś mi idzie, jak widać. W tym pool dancingu. Wow. Można się poczuć trochę jak Neo z Matrixa. Pod każdym barem muszą się znaleźć dubeltówki. Ale udało mi się ich zabić. Graveyard może. To wygląda całkiem spoko. Czas umierać chyba. Gim. Dostałem. Do końca wiem skąd. No dobra. No dobra. Gangsta style. Jak naboje lecą blisko was, to jest takie naprawdę poczucie, że to jest naprawdę blisko. Dobra. Dużo do końca koni. I może na koniec weźmy sobie Ristorante. Weźmy sobie Ristorante. Tutaj mam kolejną broń białą. Tasaczek. Kulami. Jest tam jeszcze shotgun. Okej. Super. Hot. Super.
dobra. Wyjdźmy z tego trybu. Żeby z niego wyjść, trzeba sobie strzelić w głowę. Weźmy tryb Endless. I chwilę tutaj pogramy i spróbujemy nabić jakiś może rekord. Może jakiś rekord uda się nabić. Weźmy sobie mantę. Cel do pobicia to 100, ja najwięcej miałem 92. Obecnie raczej wątpię, że uda mi się zbliżyć do tych 92. To jest tryb, który ma powodować do tego, że jednak chce się trochę więcej wracać do tej gry. Ja trochę w tych trybach Endless pograłem, ale chyba nigdy nie udało mi się zrobić cel do pobicia, więc nawet nie wiem do końca, co za cel do pobicia się dostaje. Dostałem. Nie uwagi, jak w trybie Endless słono się płaci. Możemy przejść dalej, albo kontynuować, albo jeżeli oni trafią, wychwyć. Wtedy patrzę na swoje plecy, że nic nie wychodzi na plecy. Oj. No i za mało obserwowałem, za bardzo się skupiłem na tym, co było przede mną. Nawet się nie zbliżam do swojego rekordu. Właśnie. Trzeba się bardzo... Mam tutaj wrogów, którzy wychodzą z trzech miejsc. Myślałem, że zdążę go wystrzelić. To jest duże. To jest chyba największe utrudnienie. Jeżeli ma się wroga blisko, to ruch z naszej strony, jakikolwiek wręcz, jeżeli chcemy, nie wiem, go czymś rzucić. Nie wiem, czy w tym momencie tak naprawdę nie. Nie zdąży namierzyć na nas i nas strzelić. To jest trochę... To mi idzie bardzo źle. Tutaj się odsłonię tym. Ło! I na przykład jestem otoczony z dwóch stron. Mój strzał zabiera mi czas. Cokolwiek.
Idzie. No i dobiłem do 30. No, 41. Nie taki zły wynik. Powiedz. I to jest super hot. Swoją koncepcją niewiele różni się od oryginalnej gry. Ale zostało to wszystko ładnie przełożone na VR i bardzo dobrze się w to gra. Trochę można się zmęczyć, ale. No, bardziej takie wyginanie, trochę machanie rękoma, ale polecam. No, jak mówię, większość gier, które będę ogrywał na VR-ze i będę wrzucał do VR z finalem, to będą gry, które chcę polecić wam. Może samą technologię wam polecę, może wam się to spodoba. Gra jest naprawdę fajna. To tu dużo mówić. Dzięki, że byliście ze mną. Do następnego. Na razie. Hej.